Wario. Postać z uniwersum gier Nintendo, która współczesnym graczom konsolowym kojarzy się najczęściej z minigrami, tytułami z Mario w nazwie przeznaczonymi do gry wieloosobowej, tudzież z różnymi niesmacznymi żartami mającymi swoje korzenie w grze Super Smash Bros. Z uwagi na to, iż postać ta nie jest pomysłem twórcy Mario Shigeru Miyamoto, Wario rzadko pojawia się w pierwszym szeregu bohaterów tego uniwersum, u boku takich postaci jak Luigi, Peach, Toad, Yoshi czy Bowser. W efekcie tego stanu rzeczy wielu fanów czerwonego hydraulika wie zazwyczaj o Wario tylko to, o czym wspomniałem na wstępie, nie zdając sobie sprawy, w jak wielu grach się on pojawia, ani nie znając korzeni tej postaci, w tym również faktu, że miał on kiedyś własną serię przygodowych platformówek, której był głównym bohaterem i która była kiedyś jednym z czołowych tytułów przenośnych konsol Nintendo. W filmie tym omówię więc ten temat i postaram się w jak największym stopniu przybliżyć moją ulubioną postać ze świata gier wielkiego N oraz jej flagową serię WarioLand, dzięki której Wario zaistniał jako samodzielna postać. Serię, która była moim pierwszym kontaktem z grami Nintendo i która do dziś jest moim ulubionym tworem spośród wszystkich poznanych przeze mnie gier tej firmy. Aby zacząć temat, musimy cofnąć się w czasie aż do roku 1989, kiedy to światło dzienne ujrzał pierwszy model przenośnej konsoli Game Boy. Jedną z pierwszych gier, jakie ukazały się na tę konsolę, było Super Mario Land. Gra, która różniła się pod wieloma względami od wydanego 7 lat wcześniej na stacjonarnego NES-a Super Mario Bros. Była to gra osadzona w innym miejscu niż Grzybowe Królestwo. Gra, w której Mario ratował księżniczkę inną niż Peach i w której posiadał nieco inne umiejętności, ale co najważniejsze dla omawianego tematu, była to gra z Mario, w tworzeniu której nie brał udziału twórca Mario, Shigeru Miyamoto. Za jej stworzeniem stała bowiem utworzona wewnątrz Nintendo grupa znana pod nazwą Nintendo Research and Development One. Grupa, której pierwotnym składem przewodził osobiście twórca Game Boya, Gunpei Yokoi. Super Mario Land spotkał się z na tyle dobrym przyjęciem i zaowocował sprzedażą na tyle wysoką, by niecałe 3 lata później doczekać się kolejnej części Super Mario Land 2. Akcja tejże kontynuacji toczyła się już w tytułowej krainie Mario, która była domem głównego bohatera i do której Mario powrócił z udanej misji uratowania księżniczki Daisy w poprzedniej grze. Pod nieobecność gospodarza, cała wyspa będąca wspomnianą krainą wraz ze znajdującym się w jej centrum zamkiem została przejęta przez chciwego rywala głównego bohatera, zwanego Wario. Jak dowiadujemy się z oficjalnej instrukcji do gry, Wario rzucił zły czar na żyjące na wyspie stworzenia, by pilnowały klucza do warowni, na który składało się 6 złotych monet. Celem Mario stało się więc odwiedzenie 6 różnych stref wyspy i zdobycie wspomnianych monet, aby dostać się do swojego zamku i wyrzucić z niego nieproszonego gościa. W tym miejscu należałoby wyjaśnić, skąd w ogóle Wario wziął się w tej grze. Postaci tej od samego początku przyświecała idea stworzenia dla Mario nie tyle wroga, jakimi byli już wtedy znani z oryginalnych serii Donkey Kong czy Bowser, ale równorzędnego rywala. Zadania tego podjął się reżyser drugiego Mario Landa, Hiroji Kiyotake. Członek wspomnianego już R&D1, którego powinni kojarzyć fani serii Metroid, gdyż to on zaprojektował wygląd głównej bohaterki tej serii, Samus Aran. W przypadku Wario, inspiracją dla niego mogła być stworzona już wcześniej przez Kiyotake postać brygadzisty Spike'a z wydanej na NES-a gry Wrecking Crew. Tworząc Spike'a, Kiyotake myślał o postaci Bluto, który był rywalem głównego bohatera amerykańskiej bajki Popeye, z którym to japoński projektant skojarzył sobie Mario. Gdy spojrzymy na wygląd Wario, trudno nie mieć wrażenia, że chęć stworzenia dla Mario rywala na tej samej zasadzie towarzyszyła autorowi również i w tym przypadku. Jeśli zaś chodzi o imię, tu proces myślowy był nader prosty. Wario był złym odpowiednikiem Mario. Określeniu zły w języku japońskim odpowiada wyraz warui. Wystarczyło więc połączyć to z imieniem Mario i tak oto powstał Wario. W samej grze
poza wspomnianym już wprowadzeniem z instrukcji, nie dowiadywaliśmy się niczego więcej na temat relacji łączącej obie te postacie, natomiast warto tu wspomnieć o komiksie zatytułowanym Mario vs. Wario, który krótko po amerykańskiej premierze gry ukazał się w tamtejszym magazynie Nintendo Power, oficjalnym czasopiśmie Nintendo. Komiks ten bazował na fabule gry Super Mario Land 2, przedstawiając Mario i Wario jako kolegów z dzieciństwa, którzy mają zgoła odmienne wspomnienia ze wspólnie spędzonego przed laty czasu. O ile bowiem Mario zabawy z Wario wspominał miło, o tyle Wario miał z tych zabaw wspomnienia niemiłe i to na tyle, że jako dorosły człowiek postanowił zemścić się na Mario w sposób zbliżony do tego z gry. W tym miejscu możemy do gry powrócić. W jej finałowym etapie, jako gracz sterujący Marianem, musieliśmy rozprawić się z Wario, a następnie pozbyć się go z zajętego zamku i odczarować krainę głównego bohatera. Super Mario Land 2, podobnie jak poprzednia część, również osiągnął dobre wyniki sprzedażowe, co przełożyło się na kontynuowanie cyklu, gdyż już niespełna rok później do sprzedaży trafiło Super Mario Land 3. Jednakże co dla nas najważniejsze, w tej grze Wario zastąpił swojego rywala w roli głównego bohatera. Super Mario Land 3 było bowiem pod tytułem dodającym rozpoznawalności zupełnie nowej serii nazwanej Wario Land. Można rzec, że fabularnie gra kontynuowała historię z poprzedniej części serii Mario Land. Z oficjalnej instrukcji do gry dowiadujemy się, że po poprzedniej porażce Wario pożądał własnej warowni bardziej niż kiedykolwiek. Na szczęście dla naszego bohatera dowiedział się on o plotce, jakoby piraci cukru brązowego pod przywództwem Kapitan Syrop ukryli na wyspie kuchennej skradzioną przez siebie wielką, złotą statuę księżniczki Peach. Myśl o tym, ile mógłby zarobić na spieniężeniu takiego skarbu oraz zamku, jaki mógłby za to kupić, skłania naszego bohatera do udania się na wspomnianą wyspę piratów. Jak zapewne już zwróciliście uwagę, nazwy tychże piratów nawiązują do jedzenia i nie inaczej jest zajmowaną przez nich kryjówką. Na wyspie kuchennej odwiedzimy takie lokacje jak na przykład Ryżowa Plaża, Czajnikowa Góra, Sorbetowa Kraina, Piekarnikowy Kanion czy Pietruszkowy Las. Rozgrywka zasadniczo przypomina typową grę w stylu Mario, aczkolwiek nie jest to jedynie pokonywanie trasy z punktu A do punktu B. Główny nacisk położono tu bowiem na zbieranie monet oraz poszukiwanie ukrytych skarbów, a to skłania gracza do dokładnej eksploracji poziomów. Monety nie pełnią tu zasadniczo roli punktów, przy czym są one istotne pod paroma innymi względami. Przykładowo, aby wyjść z większości poziomów, będziemy musieli zapłacić za otworzenie do tego wyjścia drzwi. Na podobnej zasadzie działają tu opcjonalne save pointy, które po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 monet umożliwią nam wczytanie gry w tym miejscu, jeśli po drodze stracimy życie. W przeciwieństwie do gier z Mario w roli głównej, skakanie na przeciwników nie eliminuje ich, mimo iż po nadepnięciu takowego osobnika jest on przez chwilę oszołomiony. Główną bronią Wario są jego napakowane mięśnie rąk, co umożliwia mu pokonywanie wrogów poprzez uderzenie ich z łokcia lub pochwycenie i rzucenie nimi przed siebie. Co jednak łączy tu naszego antybohatera z jego rywalem, to fakt, iż obaj panowie korzystają z tak zwanych znajdziek, choć oboje z różnych. W Wario Land pojawiają się cztery rodzaje dzbanków. Czosnkowy dzbanek zmienia małego Wario w dużego Wario. Byczy dzbanek zwiększa jego siłę fizyczną. Smoczy dzbanek pozwala na atakowanie ogniem na odległość, a dzbanek odrzutowy na szybsze poruszanie się oraz możliwość chwilowego lotu w poziomie. Z innych przedmiotów napotkamy tu znaną z Mario gwiazdkę dającą nam chwilę nieśmiertelności, serca pozwalające zwiększyć ilość naszych żyć oraz klucze, którymi otworzymy ukryte w wybranych poziomach komnaty ze skarbami. Po ukończeniu każdego z poziomów otrzymujemy wybór wzięcia udziału w jednej z dwóch minigier. W pierwszej z nich otrzymujemy trzy próby wyboru, spośród których każdy szczęśliwy traf podwaja ilość zebranej przez nas gotówki, zaś wybór niepomyślny redukuje nasz stan posiadania o połowę. Druga gra natomiast polega na odpowiednim wyczuciu czasu i celności w rzucaniu bombami z czasowym zapalnikiem w wybrany rodzaj przeciwnika, a zdobyte trafienia przekładają się na serca pozwalające zwiększyć ilość posiadanych żyć. Na całej wyspie kuchennej
Czeka nas łącznie 40 poziomów rozłożonych w 7 pomniejszych strefach, a na końcu każdej z nich poziom z bossem, którego pokonanie pozwoli nam przejść dalej. Z niektórych poziomów wyjść można dwoma różnymi wyjściami, co zaprowadzi nas w różne kierunki mapy. To właśnie w takich niedostępnych na pierwszy rzut oka miejscach ukryte są zwykle wspomniane już skrzynie ze skarbami, których łącznie jest w tej grze 15 i których to zebrana ilość wpływa na zakończenie gry. Podróż naszego bohatera po Wyspie Kuchennej kończy się w zamku pani kapitan Syrop, po pokonaniu której okazuje się, że to właśnie tam przez cały czas ukryta była poszukiwana złota księżniczka Peach. Zdradzę od razu, że nasz bohater nie nacieszy się zdobyczą długo, gdyż jego wymieniony w podtytule gry rywal pojawi się tu tylko po to, aby zabrać statuę i zaraz potem ulotnić się z wyspy. Na pocieszenie dla Wario pozostanie jedynie lampa z pokonanym wcześniej bossem, którym był spełniający życzenia Jin. Jin ten zaoferuje naszej postaci wybudowanie wymarzonego zamku w rozmiarze odpowiadającym zebranemu przez nas podczas gry majątkowi. W zależności od tego, ile zbierzemy podczas podróży monet i ukrytych skarbów, zobaczymy inne zakończenie gry. W przypadku osiągnięcia górnego poziomu naszych oszczędności otrzymamy nawet nie tyle zamek, co własną planetę. Mimo podtytułu, Wario Land nie był po prostu kolejną grą Mario, gdyż obok podobieństw pod wieloma względami odstawał od poprzednich części Mario Land. Jak na swój czas i sprzęt, na jaki ukazał się ten tytuł, była to całkiem dobra gra i nawet dzisiaj można tu spokojnie mówić o jednej z najlepszych gier na najstarszego Game Boya. Przede wszystkim jednak gra ta zapoczątkowała zupełnie nową serię. Zanim jednak Wario Land doczekał się kolejnej odsłony na Game Boya, w 1995 roku gra o tym tytule zagościła na konsoli, znanej głównie z tego, że nie sprzedała się zgodnie z oczekiwaniami Nintendo. Chodzi tu oczywiście o będącego jednym z prekursorów rozgrywki trójwymiarowej Virtual Boya. O ile sam wirtualny chłopak do udanych przedsięwzięć nie należał, o tyle wydany na niego Virtual Boy Wario Land był najlepiej ocenianym tytułem na tę konsolę. Pod względem rozgrywki bardzo przypominał gameboyowego poprzednika. Postacią sterowało się tak samo, pojawiały się nieco zmienione, ale podobnie działające znajdźki, podobnie nawet szukało się ukrytych skarbów, których odnalezienie wpływało potem na zakończenie gry. Tym, co się jednak tutaj wyróżniało, były oczywiście dwie warstwy planszy, które pokonywało się postacią i możliwość przeskakiwania między nimi, co nadawało efektu trójwymiarowości. Jeśli chodzi o wprowadzenie do gry, tu ponownie zaglądamy do oficjalnej instrukcji. Wario spędzał wakacje w dorzeczu Awazonki. Tak, dobrze usłyszeliście. Odpoczywając w pobliżu wodospadu, spostrzegł trójkę zamaskowanych osobników wchodzących do jaskini za opadającą ścianą wody i postanowił podążyć za nimi. Okazało się, że jaskinia ta skrywała wielki skarbiec wypełniony kosztownościami, jednak gdy tylko chętny na przejęcie skarbu Wario pokonał ukrywających twarze strażników, ziemia pod nim zapadła się, posyłając naszego bohatera daleko w głąb ziemi. Gdy ten odzyskał przytomność, stwierdził, że nie odpuści i wejdzie z powrotem na górę powiedziany wcześniej skarb. Droga do tego skarbu wiedzie przez 10 pełnych poziomów i 4 bossów do pokonania. W każdym z poziomów odnaleźć można ukryty skarb, przy czym tym razem wystarczy jedynie odnaleźć ukryte do niego drzwi, a klucz potrzebny jest nam do otworzenia wejścia do windy, która zabierze nas na następny poziom. Podobnie jak w poprzedniej grze, również tutaj kończąc poziom mamy do wyboru minigry, w których albo zwiększamy ilość zdobytych pieniędzy, albo zdobywamy serca przekładające się na życie postaci. Obie gry zmodyfikowano o tyle, że w pierwszej możemy zaryzykować jeszcze większą stawkę, zaś druga opiera się o łapanie serc i unikanie nietoperzy podczas przeskakiwania między dwiema warstwami planszy. Jak kończy się cała gra? Wario pokonuje ostatniego bossa i w zależności od tego, co zbierzemy oraz czasu, w jaki pokonamy grę, w tak okazały sposób nasz bohater pokona drogę powrotną do domu podczas napisów końcowych. Tylko tyle, lub aż tyle, można powiedzieć o Wario Landzie wydanym na Virtual Boya, co w sporej mierze wynikało z ograniczeń sprzętowych tejże konsoli. Powróćmy zatem do kontynuacji cyklu wydanego na Game Boya. Wario Land 2.
Został wydany w 1998 roku, początkowo w czarno-białej wersji na starego Game Boya, a następnie w pełni kolorowej wersji przeznaczonej na nowy model Game Boya z dopiskiem Color. Pewnego dnia Wario spał smacznie w łóżku w swoim zdobytym wcześniej zamku, kiedy to trzech podejrzanych osobników postanowiło zakraść się do warowni głównego bohatera, okraść go z kosztowności, a przy okazji urządzić mu w domu powódź i wrzucić mu do jednego z pomieszczeń tego oto hałaśliwego osobnika. Z rozszyfrowaniem tożsamości sprawców przychodzi nam jak zwykle nieodzowna instrukcja do gry. Okazuje się, że są to znani nam już piraci cukru brązowego przysłani przez kapitan Syrop, która ewidentnie postanowiła zemścić się za swoją ostatnią porażkę. Przechodząc do rozgrywki, poza zauważalnym od razu faktem, iż tym razem Wario porusza się znacznie szybciej, sterowanie nie różni się zasadniczo od tego z poprzedniej gry. Istotniejszymi nowościami w tym zakresie jest na przykład możliwość sturlania się z powierzchni pochyłej, aby dajmy na to przebić się przez zablokowane ciasne przestrzenie, tudzież opcja przebicia tyłkiem bloków znajdujących się pod nami bez użycia znajdźki. No właśnie, znajdźki. Tym razem nie ma ich w tej grze. Aby rozbić bloki mocniejsze od tych, które można rozbić ręcznie, nasza postać musi w tej grze pochwycić jednego z przeciwników i cisnąć nim w ich kierunku. Aby natomiast wznieść się w powietrze, musimy wykorzystać do tego elementy otoczenia, jak choćby sowę, pochwyceniu której możemy sterować nią ręcznie i latać niemalże po całej dostępnej w danym momencie przestrzeni. Wspomniany brak znajdziek w tej grze wynika głównie z faktu, iż tym razem Wario jest praktycznie nieśmiertelny, a kontakt z wrogiem jedynie pozbawia go niewielkiej ilości pieniędzy, które są tu ważne nie mniej niż w poprzednich grach, ale o tym za moment. Co zatem mamy zamiast znajdziek? Ano, jak już wspomniałem, elementy otoczenia są tu ważne. Dajmy na to tego nad wyraz silnego nietoperza. Co jeśli zrzuci ten wielki ciężar na naszego bohatera? Jak już wspomniałem, nie pozbawi go to życia, ale wpłynie na jego formę. Taki oto spłaszczony Wario będzie dzięki temu w stanie dostać się w różne wąskie szczeliny, tudzież nie wpaść w dziurę, w którą normalnie koleją rzeczy by się wpakował. Inne przykłady? Przeżarty gruby Wario, który swoim zwiększonym ciężarem będzie w stanie rozbić bloki nierozbijalne w żaden inny sposób. Wario pochodnia, który będzie w stanie rozbić bloki wrażliwe na ogień. Opuchnięty Wario, który wzniesie się w powietrzu niczym balon. Sprężysty Wario, który podskoczy znacznie wyżej niż normalnie. Tudzież zombie Wario, któremu nie straszny żaden przeciwnik i który opadając przedostanie się przez podłogę. Jako ciekawostkę, warto tu wspomnieć o tak zwanym szalonym Wario, który nie ma co prawda żadnych umiejętności, a w dodatku steruje się nim bardzo ciężko, ale ciekawy jest tu fakt, że w oryginalnej japońskiej wersji gry jest to Wario pijany, gdyż w stanie tym znajdzie się on po kontakcie z piwem rzucanym z kufla przez takiego oto pingwina. W amerykańskiej i europejskiej wersji gry piwo zostało zastąpione wielką kulą, zapewne służącą do grania w kręgle. W świecie gry Wario Land 2 odwiedzimy 50 różnych poziomów, pośród których znajduje się kilka, gdzie zakończenie planszy równoznaczne jest z pokonaniem bossa. Czasem jest to stosunkowo niegroźny, przerośnięty pirat, którego łatwo pokonamy, powtarzając cały czas atak tyłkiem. A czasem jest to bardziej problematyczny i nietuzinkowy przeciwnik. Moim absolutnie najulubieńszym bossem jest wielki królik koszykarz, w którym musimy wygrać mecz, zdobywając 3 punkty. Pakując jednak do kosza nie piłkę, a przeciwnika, gdyż jeśli nie zrobimy tego my, on zrobi to z naszą postacią. Boss w tej grze jednak nie w każdym przypadku jest wyjściem jedynym. Podobnie jak na Wyspie Kuchennej, tak i tu znajdują się poziomy, które można ukończyć na 2 różne sposoby. Twórcy gry nie poprzestali jednak wyłącznie na tym, gdyż zmiana wyjścia przekłada się również na to, że wylądujemy w zupełnie innym poziomie. Przykład? Wystarczy spojrzeć już na samiuśki start gry. Po tym jak wspomniani we wstępie włamywacze dostają się do zamku Wario i zaczynają siać w nim spustoszenie, możemy zwyczajnie wstać i ruszyć za nimi w pościg, ale wyobraźcie sobie, że możemy również przespać całą tę zabawę i w ten sposób również ukończymy poziom.
Skutek tego będzie jednak taki, że nieproszeni goście dopadną gospodarza i wyrzucą go za drzwi swojego domostwa, a wtedy gospodarz przestanie być gospodarzem na swoich włościach, zaś podróż naszego bohatera potoczy się zupełnie inaczej i ukończymy grę w innym miejscu. Takich zupełnie odmiennych zakończeń gry mamy tu aż 5. Podobnie jak w Wargoland 1, tak i tu w każdym poziomie został ukryty skarb. Odnalezienie go to jednak dopiero połowa drogi, gdyż aby go zdobyć, musimy wygrać pewną prostą, acz nie zawsze łatwą pamięciową minigrę. W zależności od posiadanej gotówki możemy zdecydować o poziomie jej trudności. Podobnie jak w poprzedniej grze, kończąc poziom, zebrana przez nas gotówka trafia na konto ogólne. Z tego konta płacimy za udział w kolejnej minigrze, polegającej na odgadywaniu cyfry od 0 do 9. Odsłonięcie każdego jej elementu kosztuje nas 50 monet. Jeśli odgadniemy poprawnie, otrzymujemy kawałek mapy. Gdy zbierzemy całą mapę, uzyskujemy dostęp do specjalnego poziomu stanowiącego definitywne zakończenie gry. Za ukończenie gry w 100% uzyskujemy też przy okazji dostęp do jeszcze jednej całkowicie opcjonalnej, pamięciowej minigry, polegającej na odtwarzaniu kolejności, w jakiej kaczy pirat pokazuje nam cyfry. Czas więc opowiedzieć o tym, jak gra się kończy. Bez względu na to, do którego spośród 5 wspomnianych zakończeń gry dotrzemy, w końcu zapędzamy przywódcę złodziei pieniędzy z zamku panią kapitan Syrop do miejsca, w którym czeka nas decydująca konfrontacja albo z nią samą, sterującą na ogół jakimś nietypowym urządzeniem, albo z jakimś innym przeciwnikiem. Tak czy inaczej, wygrana w tej finałowej walce pozwala naszej postaci odzyskać utracone skarby, a ukończony scenariusz umożliwia dostęp do dowolnego wyboru ukończonych poziomów, co pozwala na podążenie innymi scenariuszami gry. Ukończenie ich wszystkich wraz ze zdobyciem w całości mapy z gry w odgadywanie cyfr pozwala udać się do kryjówki kapitan Syrop i zrewanżować za kradzież dobytku wykradnięciem jej własnych skarbów. Droga do nich wiedzie jednak przez wyjątkowo nietypowy, a nawet niepokojący poziom, najeżony przeszkodami, które pokonać musimy, wykazując się nie lada zręcznością i precyzją, w pełni wykorzystując umiejętności naszego głównego bohatera. Pamiętam, że gdy jako 8, a może już 9-latek, przechodziłem ten poziom po raz pierwszy, otoczenie i muzyka naprawdę rozbudzały wyobraźnię co do tego, cóż takiego może się kryć na samym końcu tego niepokojącego labiryntu. Jak myślicie, jaki to straszny potwór pilnował skarbu przywódcy piratów? Tak, był to nikt inny, jak cyklicznie pojawiający się w grze przerośnięty zielony pirat z bandy cukru brązowego. Po jego pokonaniu docieraliśmy do skarbu, a naszym oczom ukazywały się napisy końcowe, podczas których nasz bohater powracał do domu i tyle. Był to definitywny koniec Wargoland 2. Gry, która podobnie jak poprzedniczka nie była niczym, co robiłoby wrażenie dziś, ale biorąc pod uwagę, iż mowa o grze na przenośną konsolę z 98 roku, był to twór niezwykle treściwy jak na swój czas i raz jeszcze powstała jedna z najlepszych gier na aktualną wtedy konsolę. Twórcy nie spoczęli jednak na laurach, gdyż już 2 lata później doczekaliśmy się trzeciej odsłony przygód Wario. W Wargoland 3 historia rozpoczyna się od sceny, w której pewnego dnia nasz bohater leciał sobie spokojnie samolotem, gdy nagle doszło w nim do awarii, na skutek czego pojazd rozbił się w lesie. Wario jest jednak nieśmiertelny, tak więc nic specjalnie mu się nie stało. Nieoczekiwanie znalazł się on przed wejściem do jaskini, w której dostrzegł nietypową rzecz przypominającą nakręcaną pozytywkę. Kiedy jednak zbliżył się do niej, ta rozbłysła światłem i wciągnęła Wario do środka. Niedługo po tej sytuacji odzyskał on przytomność i ujrzał w ciemności wielką twarz tajemniczej postaci, która poinformowała go, że znalazł się wewnątrz muzycznego pudełka. Postać ta powiedziała mu również, że niegdyś rządziła światem wewnątrz pozytywki, jednak jej moce zostały zapieczętowane wewnątrz 5 mniejszych pozytywek rozsianych po świecie, w którym obecnie się znajdują. Tajemniczy jegomość zaproponował naszej postaci układ, w myśl którego w zamian za odnalezienie wspomnianych pozytywek i przywrócenie mocy odeśle on Wario z powrotem do świata zewnętrznego wraz ze wszystkimi zebranymi po drodze skarbami. Wario na tę propozycję przystał i wyruszył w drogę. Z
Sterowanie nie różni się tu w zasadzie niczym od tego z Wario Land 2, przy czym mamy tu na starcie dość spore ograniczenie naszych zdolności, takich jak podnoszenie ciężarów, rozbijanie bloków pod i nad sobą, a także pływanie czy wysokie skakanie. Są nam one jednak odblokowywane w miarę postępu gry i zdobywania odpowiednich skarbów. Wspomniane ograniczenie wynika z faktu, iż tym razem do odwiedzanych plansz powracamy kilkukrotnie, a to dlatego, że każda z nich kryje cztery oznaczone różnymi kolorami skrzynie i w każdej z nich jakiś inny cenny przedmiot konieczny do dalszego postępu w grze. Drogi do nich w większości przypadków blokują nam przeszkody, które pokonamy wyłącznie jeśli odnajdziemy określony skarb w innym poziomie lub odblokujemy jedną z ograniczonych nam na starcie zdolności. Odwiedziny w każdym poziomie polegają na odnalezieniu klucza, a następnie skrzyni w tym samym kolorze, otworzenie jej i przekonanie się, co takiego odnaleźliśmy i dokąd dzięki tejże zdobyczy możemy się teraz udać. Tak jak wspomniałem, większość skarbów to coś, co wpływa na otoczenie, zarówno w samym poziomie, jak i na mapie świata, na który składają się cztery strony okrągłego muzycznego pudełka. Oprócz skarbów, na otoczenie wpływa również pora dnia, w jakiej odwiedzamy dany poziom. W nocy większość naszych przeciwników śpi, stworzenia preferujące zmrok stają się aktywne, a oprócz tego możemy również wejść do niektórych miejsc niedostępnych po wschodzie słońca. Aby przechodzenie nie było na zbyt liniowe, w miarę postępu natrafiamy na artefakty otwierające dostęp do nowych miejsc nie tylko w jednym, ale kilku poziomach naraz, co stawia nas przed wyborem, gdzie i kiedy się udamy. Kolejność nie ma jednak znaczenia. Jeśli zapomnimy, gdzie powinniśmy się aktualnie udać, przebywająca w świątyni tajemnicza twarz pokieruje nas gdzie trzeba. Warto jednak pamiętać, że tenże osobnik jak najszybciej chce się wydostać, to też gdy odblokujemy wszystkie zdolności naszego bohatera i zbliżymy się do końca wyznaczonego przez niego celu, warto odbić w swoją stronę i dozbierać sobie brakujące skarby. Poziomów w całej grze mamy do odkrycia 25, a w każdym po 4 tak samo wyglądające skrzynie i klucze, co daje nam łącznie 100 artefaktów do zdobycia. Podobnie jak w Wario Land 2, tak i tu Wario w kontakcie z przeciwnikami może przybierać rozmaite formy. W większości te same co poprzednio, choć pojawia się również parę nowych, jak choćby niewidzialny Wario, którego nie wypatrzy żadne blokujące mu drogę oko, tudzież mój ulubiony Wario Vampir, który może przekształcić się w nietoperza i dowolnie latać po okolicy, tak długo, dopóki nie wpadnie do wody lub nie natknie się na światło słoneczne. W niektórych poziomach natkniemy się standardowo na bossów, a jednym z nich jest mój ulubiony, z którym tym razem zagramy nie w koszykówkę, a piłkę nożną. Oczywiście piłką są tutaj niezmiennie obaj zawodnicy. Wracając do meritum, czymże byłaby gra z Wario bez minigier? W Wario Land 3 przewija się jeden konkretny jej wariant, który wygranie jest konieczne do dostania się w niektóre miejsca kilku poziomów. Jest to nic innego jak prosty minigolf, polegający na wbiciu przeciwnika do dziury z flagą, omijając po drodze różnego rodzaju przeszkody przy zachowaniu określonej liczby uderzeń. Nie jest to specjalnie lubiany przez fanów element gry, gdyż wykazać się tu należy precyzją i refleksem przy wymierzaniu siły uderzenia. Co więcej, niepowodzenie odsyła nas z powrotem do etapu, z którego wybierany jest losowo tor, a każde kolejne podejście kosztuje i jeśli mamy pecha lub nie mamy jeszcze wprawy i w efekcie tego stracimy wszystkie oszczędności, będziemy musieli dozbierać konieczną do ponownej próby kwotę. Aby mieć zapas pieniędzy, warto zbierać większe monety z nutą, które warte są więcej od monet mniejszych. Monety te mają również rolę poboczną. W każdym poziomie ukrytych zostało po 8 takich specjalnych monet i to ukrytych w najróżniejszych, nie zawsze od razu dostępnych miejscach, to też nie warto nawet próbować ich kompletować, jeśli nie otworzyliśmy na danym poziomie wszystkich skrzyń. Kiedy jednak je już zbierzemy, w nagrodę pokolorowany zostanie jeden z 25 fragmentów obrazka, którego to pełne pokolorowanie da nam możliwość opcjonalnej zabawy we wspomnianego już minigolfa w jaskini, przez którą przechodzimy między północną a zachodnią częścią świata gry. Jaskini, której swoją drogą też nadajemy kolor, zdobywanymi w skrzyniach kredkami i dopiero jej pełne pokolorowanie odblokowuje dostęp do wspomnianego minigolfa. O ile jednak kredki odnajdujemy wykonując główne zadanie gry,
O tyle zbieranie monet z nutą to coś w rodzaju nieobowiązkowego zadania pobocznego, które do łatwych nie należy, a wszystko co za to dostajemy, to tylko więcej minigolfa. Trochę rozczarowująca nagroda, ale czego to nie robi się, aby ukończyć grę w 100%. Jak więc grę ukończyć? Nie musimy w tym celu zbierać ani monet, ani nawet wszystkich 100 skarbów. Wystarczy, że odnajdziemy poszukiwane przez tajemniczego nieznajomego 5 magicznych pozytywek, które przywrócą mu moc. Kiedy jednak już to zrobimy, okaże się, że zostaliśmy oszukani, a nasz dotychczasowy pomocnik jest naszym wrogiem, który został zapieczętowany przez mieszkańców świata z pozytywki z powodu swoich niecnych zamiarów i który to odzyskawszy siły chętnie odzyska nad światem kontrolę. Zaraz po tym, gdy rozprawi się z nami. Po tym jednak, gdy to my rozprawimy się z nim, nasz wróg zniknie, a mieszkańcy pozytywki z potworów staną się ponownie ludźmi i odeślą Wario z powrotem do świata zewnętrznego wraz z kosztownościami, które udało mu się zebrać. W przypadku, gdy pokonamy bossa mając już komplet wszystkich 100 skarbów, odblokuje się nam również tryb Time Attack, oferujący zabawę polegającą na zbieraniu na czas wszystkich kluczy w poszczególnych poziomach. Od kolejna całkowicie opcjonalna zabawa, aby mieć po co wracać do gry po jej pełnym ukończeniu. Wario Land 3 był ładniejszą wizualnie wersją Wario Land 2, w której w większym niż dotąd stopniu można było poczuć swobodę poruszania się po świecie gry. Gry, której przejście zajmuje mniej więcej tyle samo czasu co ukończenie poprzedniczki, jednakże z uwagi na ilość rzeczy, które są w niej do zrobienia, ma się wrażenie jeszcze większej gry, wciśniętej w ten sam rodzaj kartridża, a mówimy cały czas o pozycji wydanej na pionowego Game Boya. I choć wiem, że powtarzam to za każdym razem, to i tu można spokojnie mówić o jednej z najlepszych gier, jakie powstały na tę konsolę. Wario Land 4 to kolejna część serii, a wydana została na nowszy model Game Boya, mianowicie Game Boya Advance. Tym razem nasz bohater wyczytał w lokalnej gazecie o wielkim odkryciu starej złotej piramidy. Piramida ta miała kryć wewnątrz kolejną piramidę, w której rządząca niegdyś okolicą księżniczka Shokora została przeklęta przez chciwą złotą diwę. Naturalnie Wario zwietrzył kolejną okazję do wzbogacenia się i czym prędzej wyruszył w drogę. Po dotarciu na miejsce udał się w ślad za pewnym niepozornym czarnym kotem, dosłownie wskakując do środka odnalezionych ruin i chwilę później znalazł się u podnóża wewnętrznej piramidy. Sterowanie jest tu niemal niezmienne względem poprzednich części. Niemal, ponieważ dodane po raz pierwszy do konsoli przyciski L oraz R umożliwią nam atak z rozpędu, pozwalający niszczyć twardsze bloki, tudzież pokonywać planszę z super szybkością. Nasz bohater na powrót posiada pasek życia, przy czym niezmiennie może, a niekiedy nawet musi przybierać znane z poprzednich dwóch gier formy w celu pokonania niektórych przeszkód. Grę rozpoczynamy w miejscu zwanym pasażem wejściowym, po przejściu którego możemy swobodnie przemieszczać się między czterema kolejnymi pasażami nazwanymi od kamieni szlachetnych. Wspomniany pasaż to korytarz składający się z wejść do czterech osobnych plansz oraz komnaty z bossem. Za wyjątkiem pasażu wejściowego, każdy z pasaży ma jakiś motyw przewodni. W pasażu rubinowym czekają na nas plansze maszynowe, w pasażu szmaragdowym plansze roślinne, w pasażu topazowym plansze rozrywkowe, a w pasażu szafirowym plansze mroczne i ponure. To co musimy zrobić w każdej planszy, to odnalezienie czterech części klejnotu potrzebnego do otworzenia komnaty z bossem. Odnalezienie ducha, który podąży za nami, aby otworzyć drzwi do kolejnej planszy, a na sam koniec uruchomienie żabiego przełącznika, który otworzy portal wyjściowy z powrotem do pasażu. W momencie, gdy wskoczymy na żabę, rozpocznie się odliczanie czasu, który mamy na opuszczenie poziomu. Powrót czasami odbywa się tą samą drogą, którą dotarliśmy do przełącznika, lecz niekiedy otwiera nam on drogi do miejsc wcześniej niedostępnych. W planszach znajdziemy też ukryte w skrzyniach płyty CD, które nie są nam niezbędne do progresu w grze, ale których zawartość możemy przesłuchać w specjalnym pokoju dźwiękowym, podziwiając przy tym dość niecodzienne wideoklipy. Zebranie w całości wszystkich czterech klejnotów otwiera nam komnatę do bossa, którego pokonanie jest równoznaczne z ukończeniem pasażu. Przed każdym wejściem do bossa
czekają nas opcjonalne płatne minigry, w których wygrywamy monety, za które możemy potem kupić przedmioty pozwalające zadać bossom obrażenia jeszcze przed rozpoczęciem walki z nimi i w zależności od tego co kupimy, zbić życie przeciwnikowi niemal do zera. Wspomniane trzy minigry to kolejno zręcznościówka, w której musimy wykazać się refleksem w odpowiednio szybkim i mocnym odbijaniu piłki bejsbolowej, zręcznościówka, w której musimy wykazać się refleksem w odpowiednio szybkim przeskakiwaniu różnych rzeczy oraz pamięciówka polegająca na odtwarzaniu pokazywanych twarzy, dobierając jej poszczególne elementy spośród tego, co jest nam w danym momencie wyświetlane. Gdy ukończymy wszystkie cztery pasaże, otworzy się nam wyjście do głównej złotej piramidy. Tam czeka nas ostatni finałowy poziom, a następnie także finałowy boss. Tak jak we wszystkich poprzednich grach zdobywaliśmy skarby w poszczególnych poziomach, tak tym razem skarby w postaci trzech skrzynek zdobywamy, jeśli odpowiednio szybko uporamy się z bossami. Jeśli zajmie nam to zbyt dużo czasu, skrzynie w pewnym momencie zaczną znikać. Jak zwykle, ilość zdobytych skarbów przekłada się na zakończenie gry. Jak więc wygląda zakończenie? Finałowym bossem jest złota diva, o której mowa była we wstępie gry. Gdy ją pokonamy, piramida, do której trafił Wario, zacznie zapadać się pod ziemię. Tak jak na początku gry, tak i tym razem z pomocą naszemu bohaterowi przychodzi tajemniczy czarny kot, który poprowadzi go bezpiecznie na powierzchnię. Po pomyślnej ucieczce okaże się, że przyjazny nam zwierzak nie jest zwykłym kotem, a zaklętą przez złą diwę księżniczką. W zależności od skarbów, które zbierzemy, zobaczymy ją w postaci dorosłej kobiety, albo młodej dziewczyny, albo żeńskiej wersji Wario? Twórcy niewątpliwie mieli ubaw tworząc tę grę. Ukończywszy rozgrywkę, możemy potem ponownie wrócić do świata gry i kolejny raz zmierzyć się z bossami oraz dozbierać ewentualnie pominięte płyty CD. Coś, o czym nie wspomniałem na wstępie, to możliwość wyboru trudności rozgrywki między trybem normalnym oraz trybem trudnym. Gdy przejdziemy w całości ten drugi, odblokujemy również tryb super trudny. Tym, czym różnią się poszczególne tryby, to ilość żyć, z jakimi rozpoczynamy poziomy, ilość czasu, jaki mamy na ukończenie plansz i pokonanie bossów, a także umiejscowienie skrzyń z klejnotami i płytami w poszczególnych poziomach. Wario Land 4 to niezwykle płynna w przechodzeniu platformówka, czerpiąca garściami z osiągnięć poprzednich części. Niezwykle dopracowana w szczegółach była tu także strona wizualna. Myślę, że można tu spokojnie mówić o jednej z najładniejszych graficznie gier na Game Boy Advance. Czy była to najlepsza gra na tę konsolę? Można już dyskutować, gdyż pomimo swoich niezaprzeczalnych pozytywów, była to gra dość krótka względem poprzedniczek. Dla mnie na pewno było to godne rozstanie serii Wario Land z przenośnym Game Boyem. O ile bowiem nie była to ostatnia gra Wario na ten sprzęt, gdyż już dwa lata później pojawiła się pierwsza odsłona cyklu WarioWare, na następną część krainy Wario przyszło czekać aż 7 lat i ukazała się ona na inną konsolę. Gra, znana w Ameryce jako Wario Land Shake It, a w Europie jako Wario Land The Shake Dimension, ukazała się w 2008 roku na konsolę Nintendo Wii. Odpowiadało za nią znane z Kirby Epic Yarn tudzież Princess Peach Showtime studio Goodfeel. Już na wstępie gry wita nas w pełni animowane intro. Warto w tym miejscu nadmienić, że animowane przerywniki do tej gry wykonało znane z kilku popularnych serii anime Studio Production IG. Niewidziana od czasu Wario Land 2 Kapitan Syrup powraca. Poznaje ona historię, która wydarzyła się w tytułowym wymiarze wstrząsu. Zły, samozwańczy król tej krainy zniewolił żyjący tam lud Merflów oraz ich królową Mereldę. W jego ręce wpadła również legendarna bezdenna sakiewka pełna złotych monet. Kamienny globus, który odnalazła pani kapitan, okazuje się wejściem do wspomnianego świata. Globus ten trafia za jej pośrednictwem do naszego głównego bohatera. Jeden z Merflów, któremu udało się uniknąć niewoli, wydostał się z globusa w poszukiwaniu pomocy. Wario naturalnie nie był zainteresowany losem tej krainy i jej mieszkańców, natomiast jak najbardziej interesowała go bezdenna sakiewka wypełniona złotem, to też zgodził się pomóc przybyszowi i wyruszyć z nim do innego wymiaru.
punktu widzenia rozgrywki, nadal mamy tu do czynienia z dwuwymiarową platformówką, niemal identyczną co Wario Land 4. Podobnie jak tam, mamy tu znów pasek z życiem oraz element powracania z planszy na czas. Charakterystyczne dla czwórki rozpędzanie odbywa się tym razem po wejściu do specjalnego urządzenia. Ilość charakterystycznych dla Wario form zredukowano tu do zaledwie 3. Jako że padem do konsoli Wii w wielu grach należało machać lub potrząsać, nie inaczej jest również tutaj. Pochwycone worki z pieniędzmi możemy dosłownie przetrząsnąć zawartości. Potrząsać możemy również złapanymi przeciwnikami. Nowością jest tu przykładowo uderzenie pozwalające wstrząsnąć ziemią i poruszyć w ten sposób najcięższe elementy otoczenia. Po raz pierwszy od czasu najstarszego Wariolanda powracają punkty zapisu postępu w planszach, które tym razem są darmowe. Względnie nowym elementem są tu też poziomy wodne, które nasz bohater pokonuje podwodną łodzią. W zwykłych poziomach natomiast przemieszczamy się niekiedy za pomocą innych, specjalnych pojazdów. Tym, co musimy zrobić w każdej planszy, to odnalezienie klatki ze schwytanym merflem, której rozbicie działa podobnie jak żabi przełącznik w poprzedniej grze. Musimy wówczas wrócić na czas do wyjścia z planszy. Klasycznie każda plansza skrywa skrzynię ze skarbami do odnalezienia, a oprócz tego każda z nich posiada spis pomniejszych zadań do wykonania, jak na przykład ukończenie jej nie doznawszy żadnych obrażeń, tudzież uniknięcie kontaktu z wodą lub pokonanie określonego rodzaju przeciwnika. Świat gry to 5 głównych map, na których znajdują się po 4 zwykłe poziomy oraz plansza z bossem. Podobnie jak w pierwszych odsłonach cyklu, istnieją tu również sekretne poziomy, do których dostęp uzyskujemy po odnalezieniu w określonych poziomach specjalnej mapy. Pokonanie bossa nie umożliwia nam tym razem automatycznego przejścia do kolejnego etapu. Każdą z głównych map musimy wykupić za zebraną w poziomach gotówkę od naszej znajomej Kapitan Syrop, która tym razem jest naszym sprzymierzeńcem. Nabyć od niej możemy również dodatkowe życie oraz eliksir życia odnawiające. Jak tym razem kończy się gra? Gdy pokonamy wszystkich bossów i wykupimy ostatnią z głównych map, możemy udać się na statek będący siedzibą głównego antagonisty. Warte wzmianki jest to, że posiada on większość tych samych umiejętności, które posiada nasza postać. Gdy go pokonamy, naszym oczom ukaże się najlepszy w moim odczuciu epilog w historii gier komputerowych. Lud zamieszkujący wymiar wstrząsów odzyskuje wolność, a jego królowa pragnie podziękować bohaterowi. Naszego bohatera nie interesuje jednak ani ona, ani jej podziękowania, a skradziona sakiewka pełna złotych monet, którą nasz bohater zabiera i wraca do siebie. Nie nacieszy się jednak zdobyczą długo, gdyż na tej samej sakiewce od samego początku zależało również Kapitan Syrop, która to w ramach za udzieloną pomoc odbierze ją i czym prędzej ulotni się z garażu Wario. Zakończenie gry jest tym razem zawsze takie samo, ale jeśli odnajdziemy komplet skarbów, garaż Wario widoczny z menu gry zapełni się zdobytymi artefaktami. Na tym kończy się przygoda naszej postaci w wymiarze wstrząsu. Przygoda w grze, która wyglądała jeszcze ładniej niż swoja gameboyowa poprzedniczka i podobnie jak ona, była również dosyć krótka, jeśli przechodząc ją, obierzemy sobie na cel jak najszybsze dotarcie do finału. Dopiero kiedy zechcemy ukończyć ją w 100%, zajmie nam to mniej więcej tyle co przejście w pełni Wario Land 2 czy Wario Land 3. Przy okazji strony wizualnej na pochwałę zasługuje tu fakt, że wszystkie postacie i tła w grze zostały przez twórców narysowane odręcznie. Niestety, była to ostatnia gra z Wario z dopiskiem Land w tytule. Osobiście nie wskazałbym jej jako części najlepszej, natomiast była ona jak najbardziej godnym serii zwieńczeniem. Mówiąc o grach z Wario, nie sposób pominąć takich tytułów jak wydane na GameCube Wario World, które było trochę jak Wario Land w trójwymiarze i była to gra całkiem niezła, tudzież o wydanym na Nintendo DS Wario Master of Disguise dwuwymiarowej platformówce z elementami minigier, która w moim odczuciu już dobrą grą nie było.
Można też wspomnieć o dużo prostszych w rozgrywce Wario Woods, Mario & Wario, tudzież o crossoverze Wario z Bombermanem pod tytułem Wario Blast. Natomiast ja osobiście traktuję te tytuły podobnie jak serię WarioWare, czyli jako tytuły pochodne od tej głównej serii, za jaką uznaję Wario Land. Serię, która od zawsze była dla mnie czymś wyjątkowym, nie tylko z uwagi na sentyment, który przyszedł z czasem, tudzież z uwagi na głównego bohatera, który niewątpliwie urzekał swoją wyjątkową osobowością, jakże odbiegającą od osobowości typowego głównego bohatera tego rodzaju gier. Dzięki zaimplementowaniu w serii mechanik znanych z serii Metroid, Wario Land odróżniał się od prostych gier z Mario tak bardzo, że zawsze postrzegałem ją jako coś o wiele lepszego niż zwykłe pokonywanie poziomów od lewej do prawej. Zawierała na tyle dużo nietypowych, choć oryginalnych motywów, że do dziś zastanawia mnie, jak seria ta mogłaby rozwijać się dalej, gdyby twórcy swoją kreatywnością nadal mogli wykazywać się przy grach platformowych, aniżeli minigrach, na które to Nintendo postawiło w latach późniejszych. Materiał ten powstaje w roku 2024, a więc równe 30 lat od wydania pierwszej części Wario Land, a także 16 lat od wydania gry, która na ten moment serię tę zakończyła. Bez względu na to, czy ujrzymy jeszcze kiedyś kolejną odsłonę krainy Wario, tudzież otrzymamy odświeżoną jej wersję, główny bohater pozostanie dla mnie na zawsze przede wszystkim chciwym rywalem Mario i nieustraszonym poszukiwaczem skarbów oraz ulubioną postacią z mojej ulubionej serii gier, którą wszystkim oglądającym z całego serca polecam.